Zagraliśmy te dwa nasze mecze w tym turnieju i szczerze powiem, kondycyjnie jest całkiem dobrze, bo też ciężko pracowaliśmy ostatnie dwa tygodnie. Też mieliśmy zajęcia na piachu, także jesteśmy gotowi do takiego typu wysiłku. Można powiedzieć, pogoda nie sprzyja dzisiaj, mimo że jest piękna pogoda naprawdę. Każdy marzy o takiej pogodzie w wakacje, no ale na pewno do takiego uprawiania sportu nie jest ona najlepsza. Ale no na pewno nie będziemy zwalać tutaj na warunki atmosferyczne, bo każdy ma takie same i oczywiście nie jest ciężko, ale no dajemy z siebie wszystko, na ile możemy. Na razie się nie udało. Mamy jeszcze jeden mecz przed sobą i tam postaramy się na pewno wygrać. Można tylko zaobserwować, kto wakacje spędził dłużej na piasku, a kto krócej. My u nas w zespole niestety każdy krócej przez pandemię koronawirusową i też późne otwarcie wszystkich boisk. Tak naprawdę mało czasu spędziliśmy na piasku i to widać. I najbardziej widać w takich sytuacjach, gdzie coś jest zmiennego, coś trzeba zrobić innego niż jakiś schemat i w tym się często gubimy i widać, że nie mamy takiego zgrania jeszcze w tej formie siatkówki.